5. Top nawyków najbardziej produktywnych ludzi na tym świecie. Cześć, dzień dobry bardzo w kolejnym filmie. Ja nazywam się Kasia Nowosielska i jestem mediatorem i trenerem mentalnym. Jeśli jeszcze się nie znamy, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, bo to Ty decydujesz, które kanały na YouTubie się rozwijają, a które nie, zostawiając swojego lajka, komentarz bądź subskrypcję. Zanim przejdziemy jednak do meritum filmu, w którym powiem Ci o nawykach, top nawykach najbardziej produktywnych ludzi, chcę Ci powiedzieć, że to już są ostatnie godziny, kiedy trwa promocja na mój kurs 30 dni do zbudowania turbo nawyków. W tym kursie jest także dużo o nawykach związanych z pracą, z życiem zawodowym, z produktywnością, ale także nie tylko w życiu zawodowym, ale także rodzinnym, bo nawyki związane z produktywnością mają i organizacją dnia oczywiście, mają też bardzo duże znaczenie w życiu rodzinnym. I ja tam podaję taką metodę 2-5-minutową na budowanie nawyków i sprawiam, że te nawyki są budowane bezboleśnie, są budowane stopniowo. No i tak się przyjęło, że potrzeba 30 dni, aby wykształcić pożądany przez Ciebie nawyk, więc korzystaj, jeśli masz ochotę, jeszcze do wtorku, 5 kwietnia. Ten kurs kosztuje 299 zł i możesz go za tyle kupić zamiast 499 zł. Przechodząc do dzisiejszego filmu. Ja pracuję na treningach mentalnych i pojedynczo z osobami jeden na jeden, z pacjentami, ale także na mediacjach z małżeństwami, które to małżeństwa tworzą oczywiście rodziny. I to, co ja zauważam, i to nie tylko dotyczy życia zawodowego, w którym mamy problemy ze skupieniem się w tym pełnym rozpraszaczy świecie, pełnym dystraktorów, tak się to z angielskiego ładnie nazywa, pełnym różnych ludzi, toksycznych czasem ludzi, którzy chcą nas odciągnąć od pracy. To może być zarówno, gdy siedzisz w swojej pracy, w korporacji, w urzędzie, ale także w domu są osoby, nawet jak pracujesz z domu zdalnie czy z własnego biura, gdzie jesteś jedyną osobą, to takie dystraktory mogą Ci się trafić. Ja widzę to też w rodzinach, że małżonkowie, no właśnie miałam mediację i wiem, że z tej mediacji główny problem małżonków jest taki, że oni nie mają dla siebie czasu. Fakt, tam jest czworo dzieci małych i jest dużo rzeczy do zrobienia, ale jest tam taki problem, oni sami to zresztą widzą, że oni mają problem z zarządzaniem czasem, z planowaniem tego czasu, ustalaniem priorytetów i przede wszystkim z zaplanowaniem czasu dla siebie. A wiesz, w małżeństwie to jest tak i w rodzinie, że żeby rodzinę tworzyło małżeństwo z dziećmi, to przede wszystkim to małżeństwo musi pamiętać o sobie. Tak samo jak jest matka z dzieckiem lecąca w samolotem i jako pierwsza musi sobie założyć maskę z tlenem i o tym jest instruowana, tak samo małżeństwo musi dbać o siebie, musi założyć na siebie maskę z tlenem, żeby później dać dużo swoim dzieciom. Przechodząc teraz do takich konkretnych nawyków, ja związanych z planowaniem. Ja mam swój planer, który kupiłam, to taki planer w TK Maxie, bardzo dobrze mi się tu planuje. Ja planuję tygodniowo i tutaj mam różne rzeczy poplanowane. To jest akurat mój planer do życia zawodowego, ale też mamy taki planer rodzinny wywieszony gdzieś tam na lodówce, żebym ja i mąż wiedziała, no jeszcze nasze dziecko to tak może bardzo nie rozumie, bo ma 5 lat, chociaż też tam różne rzeczy sobie ustalamy. A tu jest planer, to jest akurat od Intelligent Change, to jest planer całoroczny, gdzie mam proponowane takie mniej więcej schematy, co robię zawodowo w danym miesiącu, ale także urlopy, także finanse, tu jest miejsce na planowanie, także jakąś pracę wolontariacką, także na relacje tu jest miejsce, na kreatywność i naukę. Jest sporo tych miejsc na zadbanie o zdrowie, więc bardzo fajny planer. Ale to wiesz, ja Ci pokazuję to, to nawet nie o to chodzi, w czym Ty planujesz, bo do planowania można sobie wziąć zwykły zeszyt, chociaż no, takie planery bardzo pomagają w tej sytuacji. Chodzi o to, jak Ty sobie planujesz. Moim jednym takim z najlepszych nawyków, jeśli chodzi o życie zawodowe, ale też rodzinne, jest planowanie niedzielne. Ja sobie sama poświęcam pół godziny czasu w niedzielę na zaplanowanie różnych rzeczy. Oczywiście to będzie inaczej, gdy ktoś ma rodzinę wieloosobową, gdy ktoś ma rodzinę mniejszą. Też inaczej będzie, gdy pracujesz na etacie,
czy gdy prowadzisz własną firmę, chociaż ja jak pracowałam na etacie teraz, to kiedyś to też wiele rzeczy sobie planowałam, choć wiadomo, no, w ciągu tygodnia to szef za mnie planował, ja nie musiałam być aż tak zaplanowana. Teraz we własnej firmie, własnej działalności jest inaczej. Ale podam Ci takich 5 nawyków teraz, które wykonują ludzie osiągający swoje cele, osiągający w dalekiej perspektywie sukcesy. Nie tylko zawodowe, nie tylko te zawodowe, ale także te rodzinne. Ja do swojego życia zaimplementowałam wiele z tych nawyków, ale nadal się uczę, nadal jestem na drodze do polepszania tutaj siebie, do udoskonalania i też wiem, że swoje cele realizują naprawdę zdeterminowani ludzie, którzy nie ulegają rozproszeniom, tylko są skupieni na tym, by dążyć do tego celu, by spełniać marzenia. I wierz mi, z badań wynika, że tylko 5% ludzi na świecie realizuje te zadania, które założyło sobie, że będzie je realizować, ale realizuje je tak uważnie i w koncentracji. I teraz takim pierwszym nawykiem produktywności, sprawnego posuwania się do przodu w swoich planach w pracy jest to, aby wykonywać najważniejsze zadanie dnia z rana. Ja o tym kiedyś nie wiedziałam, jak to wdrożyłam, to w ogóle absolutnie zmieniło moje życie. Dla mnie najważniejsze zadanie z rana, no to ja mam tam swoje rytuały, wstaję o 5 rano, robię rytuały różne, o 6 rano zasiadam i przez godzinę piszę książkę. Ale później, kiedy już odwiozę dziecko do przedszkola, jest śniadanie, przygotuję się do dnia, to siadam później po 9 do komputera z powrotem i teraz wiem, że są takie godziny między 9 a 12, kiedy ja jestem najbardziej produktywna. Mój umysł jest na wysokich obrotach, działa wówczas na wysokich obrotach i wiem, bo to badania dowodzą, że to nie dotyczy tylko mnie. Być może Ty w tych godzinach też najbardziej efektownie pracujesz, więc warto zrobić sobie w tych godzinach najważniejsze zadanie dnia. Cóż to może być to najważniejsze zadanie dnia? Ja w momencie, gdy przygotowuję kurs 30 dni do zbudowania turbonawyków, to takim najważniejszym zadaniem dnia jest zrobienie wkładu merytorycznego do tego kursu, czyli na przykład nagranie wideo z merytoryką, później robiłam ćwiczenia w PDF-ie do tego kursu, robiłam podsumowania, transkrypcje i tak dalej. To jest najważniejsze zadanie mojego dnia. Gdy piszę tylko książkę, fokusuję się między tą godziną 9 a 12 na tych najważniejszych zadaniach. Czasem są takie dni, że moim najważniejszym zadaniem dnia jest wypisanie maili do osób, z którymi pracuję, klientów z treningów mentalnych, czy właśnie z mediacji. Czasem bywa tak, a czasem bywa tak, że najważniejszym zadaniem mojego dnia jest napisanie jakiegoś artykułu do portalu na temat zdrowia, z którym współpracuję. Po prostu różne rzeczy mi tu się różnie układają i to Ty każdego dnia musisz sobie określać, czym jest Twoje najważniejsze zadanie dnia. Po drugie, ludzie najbardziej efektywne, takie najbardziej właśnie godziny dnia, w którym ich mózg pracuje na wysokich obrotach, bardzo często marnują. Marnują na przeglądanie, zauważ, jak ty działasz, być może zasiadasz do komputera, to pierwsze co robisz, przeglądasz newsy, przeglądasz social media, przeglądasz wiadomości, co tam ci ktoś inny posłał. A teraz najważniejszym zadaniem Twoim jest skupić się przez 90 minut, tylko półtorej godziny na jakimś najważniejszym projekcie, na najważniejszym zadaniu. I to jest super, hiper, turbo nawyk. Mnie ten nawyk posuwa do przodu. W tworzeniu kursów, w pisaniu książek. Skupienie się przez 90 minut na najważniejszym zadaniu dnia. I możesz sobie rzucić takie wyzwanie, że Ty skupiasz się na najważniejszym zadaniu dnia przez 90 minut codziennie, przez miesiąc. Albo możesz to rozłożyć do 90 dni, czyli zastosować tę metodę 90 na 90. Wierz mi, tak działają bardzo efektywni ludzie na tym świecie, którzy osiągają swoje cele. Po trzecie, trzeci turbo nawyk produktywności. Co robią produktywni ludzie? Produktywni ludzie, którzy osiągają swoje cele, także unikają dystraktorów, unikają rozpraszaczy. Cóż to są te rozpraszacze? Pewnie się domyślasz, że to są telefony, które nieustannie ślą nam jakieś powiadomienia. To są być może osoby, które przychodzą w pracy i cały czas coś od Ciebie chcą. I ja wiem, że o ile pracujesz w domu albo jesteś we własnym biurze, odcięcie się od tego może być łatwiejsze. Możesz na przykład schować telefon do szuflady, jeśli nie pozwala Ci popracować w skupieniu przez te 90 minut. Możesz go wynieść gdzieś poza miejsce, w którym pracujesz. A w pracy możesz zrobić coś takiego, że możesz się schować w taką własną bańkę i nie pozwolić nikomu się rozpraszać. Wiem,
Nie jest to proste. Ja jak pracowałam na etacie i przeszkadzano mi, to zakładałam po prostu słuchawki takie duże, żeby wszyscy widzieli, że ja sobie słucham muzyki i się wyciszam. I zapadałam się w taką bańkę. Nie jest to proste czasami, bo ty próbujesz się na tym skupić, a szef coś chce od ciebie i nie pozwala ci dokończyć zadania, bo każe ci do ciebie natychmiast przyjść. To może z szefem trzeba po prostu wtedy podyskutować, powiedzieć mu, i też wiem, że nie każdy szef to zrozumie, że takie wybijanie się z zadań wcale nie jest dobre, bo ty nie dokończysz tego zadania nigdy. Wiesz, ile zajmuje przejście między jednym a drugim zadaniem, czyli robisz coś kreatywnego, raport, analizę, ktoś cię nagle wybija z tego, rozpraszasz się, idziesz do szefa i później, żeby wdrożyć się w to samo zadanie, to zajmuje aż 21 minut czasu. Takie przechodzenie z jednego do drugiego punktu. Tak samo naukowcy odkryli, że ludzie marnują 2 godziny dziennie na właśnie różne dystraktory, na sprawdzanie social mediów, na sprawdzanie wiadomości, które nie są istotne, na rozmawianie, na rozmowy, które nie mają tak naprawdę większego znaczenia w pracy. Oczywiście ja nie jestem aż taką fanatyczką i nie uważam, że wcale te kawy w pracy i wyjścia są bezcelowe, że one nie przynoszą efektu. Czasami przynoszą. Dobrze iść na kawę i sobie pogadać, ale pytanie, ile tych kawek jest w ciągu dnia i czy nie jest tak, że ty chodzisz na te kawki, pracujesz pod deadline'ami i pod koniec dnia okazuje się, że w pocie czoła trzeba pracować nad tym i owym. Czwarty nawyk bardzo produktywnych ludzi to jest wejście do grupy, która praktykuje pożądane nawyki, która zachowuje się tak, jak ty byś chciała się zachowywać, ty byś chciał się zachowywać. O co mi tu chodzi? Chodzi mi o takie sytuacje, w których ty masz jakiś cel, na przykład piszesz książkę, jesteś pisarzem, robisz jakiś raport, robisz jakąś analizę, jesteś muzykiem, jesteś malarzem. Żeby ci łatwiej szło, to wchodzisz do grupy, która robi to samo, która kultywuje podobne cele. I ja o tym sporo w swoim kursie 30 dni do zbudowania nawyków mówię, do zbudowania turbonawyków, że trzeba dołączyć do stada, które praktykuje pożądane przez ciebie nawyki. Chcesz biegać? Dołącz do stada biegaczy. Chodzi o to, że w takich sytuacjach wytwarzają się w naszym mózgu neurony lustrzane, czyli my implementujemy do swojego życia, podglądając innych, patrząc na innych, jak pracują, jak się nie rozpraszają, ten model, którym my byśmy też chcieli się zakorzenić. Neurony lustrzane działają tak, że jeśli znajdujesz się w środowisku, które cały czas mówią, że są ofiarami, że są biedne, poszkodowane, to prawdopodobnie ty też tak zaczniesz mówić, bo w mózgu wytworzyły się neurony lustrzane, czyli połączenia między twoimi synapsami. Jeśli wejdziesz w środowisko ludzi, którzy plotkują, obgadują, prawdopodobnie, o ile nie zdasz sobie z tego sprawy, po pewnym czasie u ciebie stanie się to samo. Tak działają neurony lustrzane. Dlatego świadomie dołączaj do grupy, której chcesz nabyć nawyk, w której widzisz, że są kultywowane nawyki, które ty byś chciał posiąść. Chciałabyś posiąść zdrowe odżywianie, sport, produktywna praca w jakimś zakresie. Piąty nawyk turbo produktywnych ludzi to jest minimalizm. Tak, bardzo efektywni ludzie na tym świecie praktykują minimalizm. Praktykował go Picasso, on wiele rzeczy nie potrzebował, żeby tworzyć. Praktykowali go wielcy pisarze, praktykują go wielcy strategi biznesu. Ja mam tu książkę Robina Sharmy, którą polecałam ci w jednym z ostatnich filmów. To jest bardzo kreatywny i produktywny autor i on właśnie pisze książki między innymi o produktywności. On chodzi cały czas tak samo ubrany. W czarnej koszulce albo czarnej koszuli z kołnierzykiem i w spodniach. Czy ty też tak musisz robić, że masz chodzić w jednym ubraniu albo mieć kilka zestawów podobnego ubrania jak Steve Jobs? Nie, oczywiście, że nie. Chodzi o to, że upraszczanie życia ma ogromny wpływ na twoją produktywność. I im masz czystsze środowisko pracy, na przykład ten bałagan nie zawsze wszystkim ułatwia pracę na biurku, ten artystyczny porządek tak zwany. I im masz większy bałagan w szafie, im masz rano problem, co na siebie założyć, to twoja produktywność maleje, ponieważ ty spalasz swoją energię na jakieś mało istotne rzeczy, i nie możesz dojść często sama z sobą do ładu, czy sam z sobą. Dlatego warto dbać właśnie, żeby zachowywać produktywność, o czystość, porządek w swoim miejscu pracy, o czystość w swoich papierach, w dokumentach, o czystość w swojej szafie.
raz na jakiś czas wielcy, bardzo produktywni ludzie też praktykują taki zwyczaj, taki nawyk, że wychodzą gdzieś na jakąś pustynię, do swojej szklanej bańki tak zwanej. Ja na przykład tak mam, że chodzę czasami popracować do kawiarni i wiem, że może to nie jest miejsce, które jest nastawione hiper na uważność, bo tam są pogłosy, szumy, dźwięki, rozmowy, ale ja po prostu się zatapiam w ten swój kącik i tam piszę. I mnie taki jednostajny odgłos, jakie to są zmisiów, szumisiów, które się podaje na przykład dzieciom do uspania, mi to bardzo pomaga, mojej produktywności, mojej kreatywności. Chodzi o to, że im bardziej minimalizmem będziesz zmniejszała ilość zbędnych, zmniejszał rzeczy w twoim życiu, tym bardziej skupisz się na rzeczach istotnych, posuwających cię do przodu, a nie na rozpraszaczach, na dystraktorach. Także to wszystko w dzisiejszym filmie. Daj znać, jakie ty masz nawyki produktywności w komentarzu. Bardzo jestem tego ciekawa i na koniec przypominam ci, że jeszcze trwają te ostatnie godziny na mój kurs 30 dni do zbudowania turbo nawyków i tam rozwijam ci te wszystkie wątki, o których tu mówiłam w filmie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!